Jak się ładnie nastroszył. No. O, i ładnie zacięty. Kolejny kanibal. Ale z tym to poproszę zdjęcie. Nie ma mowy. Siemanko, tym razem nie z Nadwisły, nie z pikerkami i nie z krąpiami czy innymi karpikami, sapkami. Dzisiaj jestem u kumpla, na jego zaproszenie wpadłem do niego na pewne jeziorko, na łódkę. Zaraz wam pokażę Marcina, chociaż Marcina już znacie, bo widzieliście go w jednym czy w dwóch filmach z Panamy? Myślę, że tak. W jednym albo w dwóch filmach z Panamy widzieliście Marcina, ale tym razem też nie o rusterach, a o koniach. Panie szeryfie, co my tutaj dzisiaj i wczoraj łowimy? Opowiadaj. Spróbujemy złowić jakieś fajne okonie, nie? No tak. Taki czas. Spróbujemy się do nich dobrać, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No Marcin jest specjalistą tutaj od okoni i powiem szczerze, jak obserwuję jego wyniki gdzieś na Facebooku, czy gdzieś w necie, czy czasami mi zdjęcia wysyła, no to jest grubo. No nie oszukujmy się, okonie takie po 30-40 parę centymetrów. No zgadza się. Dobrze, że znamy doskonale wodę, którą mamy w okolicy, więc jest łatwiej dużo dobrać się do tych dużych okoni. No, dobrą skutecznością myślę, że je łowimy. No, wyniki są naprawdę rewelacyjne. Myślę, że tak. Oczywiście pogoda nam sprzyja, nie sprzyja. Pogoda jest super, ale zmieniło się bardzo dużo od wczoraj, ponieważ wczoraj było zdecydowanie chłodniej i bez wiatru, i przede wszystkim bez słońca, było dużo chmur. I ryby, nie powiem, żeby były aktywne, zaraz zobaczycie, co się wydarzyło, ale trochę połapaliśmy, trzeba się było umieć do nich dostosować. Ja tutaj oczywiście mastera od okoni podglądałem, więc połowiliśmy. Dzisiaj jest troszkę trudniej, ponieważ jest po prostu lampa, jest cieplutko, jest słońce, wiaterek jest zimny, więc ewidentnie zmienia się ciśnienie. Zobaczymy, czy dzisiaj uda się coś złowić, a tymczasem zobaczcie, co było wczoraj, a my sobie przepłyniemy już na część taką łowiskową, tam gdzie powinniśmy coś jeszcze dzisiaj złowić. Marcin, tylko tak zamknę tutaj ten lufcik, żeby jak będziesz płynął, żeby nam ptactwa wodnego tutaj nie nawaliło do środka. O nie, już nawaliło. O nie, jest dzień ptactwo. Dobry. Ptactwo też jest. Koguta nam tutaj nawiało. Słuchajcie, i w takiej oto ekipie dzisiaj będziemy śmigać. Oczywiście lufcik otwieram. Kogutek będzie sobie stał tam bardziej na dziobie. Będzie dziobał na dziobie, a my z Marcinem na rufie. Ale jak widzicie, już nam tutaj kogutów nawłaziło nawet. O proszę. Proszę. No i to ładna ryba. No, zobaczmy, co to jest, ale myślę, nie. Dobry. Szczupal to byłby dla ciebie. Myślę, że ładny okoń. O proszę. Jo, jest dobra. Dawaj, Marcineczko. Widzisz to? Weź podbierz tam też. Nie no, rybka jakaś. Czekaj, co to jest? Okonia. Dobra, zobaczymy, ile ta ryba ma. Ile mierzy. No myślę, że około 40 będzie. No, spokojnie. 40 ma na pewno. Ponad. Poczekaj. Taki okrąglaczek. No myślę, że rybka około 40 cm. Nie chcę się nastroszyć. No ładny, dobra, spróbujemy go zmierzyć. Ty, 43 prawie. Prawie 43, 42,5. Raz, dwa. No, 43 prawie. 42,5. No, oddaj to. No co jest? O! Mała gumeczka, którą jeszcze trochę skróciłem. Mag Curly, nie wiem, ile to ma, 7 cm, 5 z 5. I taki okoń. 42,5. Nice. To co, na głęboki olej? Oczywiście. O! Piękna ryba. Jak karp wygląda, gruby taki. Słuchajcie, to niesamowite, co oznacza znajomość wody. Przypłynęliśmy na miejscówkę, tam chłopaki już sobie trochę rzucali, ja zacząłem zbroić gumy. Marcin mówi, a rzuć tak przez lewą burtę, tak 10 metrów od łódki, trochę z tyłu. Rzuciłem i nie wiem, czy to zaraz po w pierwszym opadzie miałem branie, czy w drugim, już nie pamiętam w tej chwili, ale praktycznie uniosłem gumę i była ryba. Nie poczułem nawet brania, ale rzuciłem dokładnie tam, gdzie Marcin powiedział, żebym rzucił i jednak dobry przewodnik i znajomość wody to podstawa. I nawet taki gamoń jak ja wtedy łowi duże ryby. I nie karpia. No i ciągnie teraz Marcin. O, kogutek też ma. Kogut to ma zaczep albo szczupaka. Marcinie, ładna ryba? Nie, malutki. Mały? Mały. Ja takich dużych nie umiem łowić. No to wiesz. Powiedziałeś, gdzie mam rzucić. Ten to jest... Ojej. Ale był, coś się dzieje. Dawaj, senior. Piękne oko. Chyba dobry, co? No lepszy niż tamten, nie? No, że się wstrzelił. Rzut po rzucie. Lata praktyki. No, chyba tak. Co tu się wynurzy? No, ale ładnie ci doi. No, piękna ryba. No, ładna rybka. Ile ma? Ze 30 parę, nie? Pewnie tak. 35? No, może 32, 35. No, brawo, senior. Myślę, że masz fajnego szczupaka. Nie, okoń. Ale mam nadzieję, że szczupaka. No, ja wiem, że ty masz nadzieję taką, ale to nie będzie szczupak. Szczupak! Piękny okoń. Piękny szczupak. Patrz, daj podbierak. O, kogutek. Dziękuję bardzo. No, kogutek. Piękna rybka. Piękna rybka. Taki 4 dychy może mieć, nie? No myślę, że na pewno ma 4 dyszki. Może z lekkim plusem. No i ogólnie kluczem do sukcesu okazuje się, że jest szuranie po dnie. Nie chcą agresywnego prowadzenia, tylko właśnie powolne. To takie okonie już bardziej zbieracze są niż pościgówki. No, ja myślę, że kluczem do sukcesu to jest nasz kolega, który nas tutaj zaprosił. No nie, no to zdecydowanie. Bez kolegi to byśmy w ogóle tutaj nic nie byłoby nas tutaj. Ty, ale bardzo dobrze, on ściąga te małe, a my te większe. Piękna ryba. Tak. No, 4 dyszki. Równiutko. No. A, piękna ryba. Uważaj, bo się do orty rzuci. Okrąglaczek, co? Jak z jeziora gigantów prawie. Tutaj podpatrzyliśmy trochę, jak Marcin łowi, bo on jednak ma większe doświadczenie z okoniami, no i zna to jezioro. Ja tu jestem pierwszy raz. Marcin łowi na cykadę, ale tak na szuranego. Praktycznie szura tą cykadą po dnie, podrywa ją dosłownie na kilka centymetrów i zauważyłem, że dosyć długo ją trzyma na dnie. No i ma więcej brań niż my. Ja tutaj się uparłem na gumki. Co prawda mam jakąś cykatkę w pogotowiu, ale jednak wolę łowić na gumy. O proszę, Marcin już ma rybę. Ja do was gadam. No ale to jednak trzeba na szuranego. Dobra, pokaż tam, panie prezesie, co holujesz. To na pewno nie jest ok. Prędko, albo sandacz. Albo sandacz, koń. Ja trzymam kciuki za tą pygę. Sandacz. Sandacz. Proszę bardzo. Cykatka na leniucha. A zobacz jak dziabnięty. No, bardzo ładnie. Dobra, a my wracając do rozmowy, niech Marcin się tutaj z nim tarabani. No to słuchajcie, jak sami widzicie, Marcin bardzo wolno prowadzi tą cykatkę. Szura po dnie, rzadko ją praktycznie odrywa wyżej niż te 5 czy 10 cm. No ja trochę poszedłem w jego ślady i tak samo staram się prowadzić gumę. Trochę tak jakbym łowił bocznym trokiem, chociaż łowię na gumy na główce. Ale leciutkie główki, 3-5-gramowe. No i okazuje się, że to działa. O! A tu jest zdobycz naszego pana przewodnika. Ale faktycznie dziabnięty, zobacz. Dziabnięty jest to. Coś go próbował zjeść. Pewnie cykada marcinowa. Wow. Proszę. Kamil go zmienia, to się ustawimy inaczej. Miałem branie. Miałeś branie? Tak. I chodzi. Nie, ja ci dam mojego. Mniejszy niż tamten, ale też ładna ryba. No, może i nie mniejszy wcale. Opa, o masz. Czekał to amatorko. Amatorką zajechało, bo się coś zaczepiło. O, to też jest ryba taka. 38. 38? No, pod 4 dychy. Naprawdę fajny. Coś wam pokażę, bo to jest okoń kanibal. Poczekaj, koleżko. Ale też głęboko. O! Okoń kanibal. Okoń na małego okonka. Główka 3 gramy, bo tutaj Marcin powiedział, że musi być lekko. Fajna ryba. Dobra, nie będziemy go mierzyli. Na ile go oceniasz? Marcin mówi, że 52. 37, 38. Kogutek, ty na ile oceniasz? 25. Takie wszystko do metra. Ale pięknie to poszło teraz. Wow. No biorą te okonie tak naprawdę od niechcenia. Staram się prowadzić bardzo wolno i przy samym dnie. I znowu było takie lekkie puknięcie. Podciągnąłem, odczekałem chwilkę, drugie puknięcie i go w palnik. Co ciekawe, no łykają nieźle przynęty, więc wygląda na to, że te okonie tak jakby były troszkę aktywne, ale te brania są takie ślamazarne, powiem wam szczerze. Chociaż przynęty no głęboko łykają, ale z kolei co dziwne, Marcin łowi na cykady i przeważnie te jego okonie są ledwo zapięte. U mnie na gumy no to wciągają te gumy, ale co by nie mówić, to Marcin ze 3 razy więcej ryb złowił niż ja na cykadę. Więc nie potrafię tu dorobić żadnej teorii, no ale później się zapytamy Marcina, może on będzie miał coś ciekawszego do powiedzenia niż ja o koniach. Tutaj Marcin, przyginasz. Taka robota. I też chyba dobry. Raczej. Pokaż, co ty tam targasz? Okoń. Ależ taki 30-czek. Naprawdę fajne. A ile pasków ma zacząć? Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. 8. I 8 na ogonie. Bardzo fajny. Poszedł. Rzeźnik, normalnie rzeźnik. Chyba mniejszy, co? No wszystkie są. Ja odławiam te mniejsze. No też taki pod 30. No, no tam jest 20 parę. Jest, siedzi. O, powiem ci, że też będzie dobry. No naprawdę chyba Zacznę. Opsa. Pięknie. Opa. Nie chcę nic mówić, ale znowu okoń kanibal. Opsa. Ty, to znowu 40 będzie. Czekaj, poczekaj. No, nie wiem, czy ma 40, może. O, jak się ładnie nastroszył. No. O, i ładnie zacięty. Kolejny kanibal. Ale z tym to poproszę zdjęcie. Nie ma mowy. Poproszę zdjęcie i zaraz po następnego. Kolejny 40. Coś pięknego. Ja tu jednego mierzę, a tymczasem Marcin ma drugiego. Dobra, ja go szybko wypuszczam. No okej, koleżko. Poszedł. Taki poszczepion. No, taki strzępiel troszkę, nie? Też fajna ryba. Pięknie. Biorą seryjnie. Marcin akurat holował rybę, jak ja swoją mierzyłem. No i powiedziałeś, że ci odprowadził drugi. No to jest niesamowite, bo rzadko, bardzo rzadko zimą się zdarza, że okonie się odprowadzają. Tego, którego holujemy, odprowadza stado latem, a teraz autentycznie widzieliśmy, jak drugi tej samej wielkości okoń go odprowadził do samej powierzchni wody. No a zimą także to nie jest często. Nie, bardzo rzadko. Ale to chyba dlatego, że ta aktywność ryb jest po prostu mniejsza niż latem. Myślę, że tak, ale w tej chwili się podniosły i zaczęły coś tam pobierać, także walczymy. Walczymy dalej, nie? Tym bardziej, że coś wreszcie się zaczęło dziać. Coś się dzieje. No, teraz chłopaki mają dublet. Marcin to tradycyjnie holuje. No i kogutek coś tam targa. Teraz jest mniejszy, ale... Cykada. Na cykatkę? Ty masz większego. Opsa. Brawo. Dziękuję bardzo. Jest ładna rybka. Ale zobacz. Pożyczyłem sobie cykatkę od Marcina. A to na cykatkę się nie liczy. No wiem. Mniejszy trochę, ale fajna rybka. Proszę ale cię, mniejszy. Naprawdę ładna ryba. Z polskiej wody. To się liczy podwójnie. Ale na łódkę, z łódki, na plecionkę i na echosondę. No. Piękna ryba. No ja wam za dużo tutaj nie będę pokazywał kogutka, bo jego film to zobaczycie na jego kanale. Bo nie chcę takiego brzydkiego paszczura u siebie pokazywać. Subskrypcję by ci wywaliło. O, na pewno. Na minus chyba. Siedzi. Ale znowu takie delikatne branko. Zgarnął praktycznie z dna tą gumę. Takiego szurańca, no i to nie jest duża ryba. No, ale ładna jednak. Opsa. No, mój najmniejszy z dzisiejszych chyba. Ale pięknie ubarwiony. Najpiękniejszy. Z 35, 37. Myślę, że nie większy. I na co? Znowu kolejny okoń kanibal. Na imitację okonka. Pięknie ubarwiony. No dobra, do wody. Ale zimna woda. Słuchajcie, zimna woda jest. Temperatura echosonda pokazuje 4 stopnie. No i ryby są tak średnio aktywne, ale jakoś się bronimy. Siedzi. Ale znowu takie puknięcie ledwo zgarnął. I udało się zaciąć. Też taki koło 30, myślę. Nie, mniejszy. Na 30 na pewno. Tak? Ojejku. A no nie, no ma. Cofam. Wygląda, poczekaj. O, już się uspokoił. O. Wyglądał na mniejszego, ale ładny. Postaw pan, panie kolego, postaw pan grzbiecik. No i tym razem ten nie jest kanibalem, bo... Poczekaj. No, wziął na inną gumkę. Ale tak sobie wymyśliłem, że na troszkę inny kolor. Guma z ogonkiem twisterowym, ale w takim moim ulubionym okoniowym kolorze, chociaż ja okoniarzem nie jestem i okoni łowić nie umiem, bo przeważnie łowię większymi przynętami i poważniejszym sprzętem, no ale jak to się mówi, to się smaży, czym woda darzy. A teraz za bardzo nie mamy co łowić innego, to trzeba sobie jakoś radzić na ci pogumki i ci posprzęcik, ale przynajmniej okonie ich wielkość czasami wynagradzają. No to jest zestaw przynęt, które sobie teraz przygotowałem na dzisiaj. No i tak najwięcej brań, no to na imitację okonia. No wiadomo, okoń jest kanibalem i duży okoń lubi przekąsić małym okonkiem. Także najwięcej brań zdecydowanie mam na tego realistika percza, na imitację okonka. Oczywiście mały flankerek, ale powiem szczerze, rzuciłem nim może z 10 razy. Wydaje mi się taki troszkę za duży. Oczywiście raczki. Mam nowe raczki, ale tutaj Marcin twierdzi, że są raki w tej wodzie, ale jakoś no nie doczekałem się brania. Może też dlatego, że jednak raczek na lekkiej główce to już naprawdę nie lata. O ile zwykła guma po prostu stawia mniejszy opór w wodzie i tak samo w powietrzu, więc lata dalej, opada szybciej, no to te raczki na tych lekkich główkach, no to troszkę problematycznie z lataniem, a wieje, ale nie miałem na nie brania, natomiast jestem przekonany, że jeszcze na nie przyjdzie czas. No, przygotowałem sobie też jakąś cykatkę, bo Marcin na te cykatki tłucze te ryby, ale powiem szczerze, nawet nią nie rzuciłem jeszcze. Imitacja babki, ale tutaj ją dosyć mocno obciążyłem i jest po prostu ta główka zbyt ciężka, więc ją też nie łowiłem. No i tutaj ta przynęta, to się nazywa bodajże Mag Perch Curly, nie pamiętam. No taka imitacja, nie wiem czego, z twisterowym ogonkiem. No to na ten kolorek miałem jedną rybę i jedną rybę, jednego konia miałem też na ten kolorek. No ale zdecydowanie jakby najwięcej właśnie na imitację okonka, cienka plecionka, bo tu jest czysta woda. Oczywiście przypon z fluorokarbonu, taki zrobiłem z długości, nie wiem, z 1,5 metra, może lepiej. No i jak widzicie, to raczej przynęty w takich barwach naturalnych, no ale zawsze jak jest czysta woda, to ja raczej staram się łowić na przynęty w barwach naturalnych, chociaż jestem przygotowany, słuchajcie, na każdą okazję. Wziąłem duże pudło, bo nie było czasu się pakować. O, to są te raczki. Nie było dużo czasu się pakować, więc mam i takie, i mniejsze, i większe te przynęty. Po prostu rzuciłem wszystko, co miałem teraz pod ręką. O, to jest Mag Perch Curly, tak, na to miałem te ryby. Więc rzuciłem po prostu cały zestaw okoniowy, całe pudło, jakie miałem, nie przebierałem. A łowię, jak zawsze, nabiorę tego 2 kg, a łowię na 5 przynęt. Coś tam jest głupio. Oj, obawiam się, to nie będzie... No, obawiam się, to może nie być okoń. I od góry tylko naciskasz i nagrywa. Nie, okoń będzie. O nie. Jeszcze się zaplątał gdzieś tutaj, no masz. O nie! Poczekaj, chłopie. Ty, on ma jakąś przynętę, patrzcie. Patrzcie na to. To jest moja gumeczka, ale zobacz tu. Poczekaj. Tylko, że zobacz. Ma to gdzieś głęboko w gardle, widzisz? Nie wiem, czy to widać. Nie. Ma tylko żyłka wystaje. Wystaje tylko żyłka z gardła, słuchajcie. Poczekaj. No nie pomożemy mu bardziej. Jedyne co, to mogę kawałek mu tu uciąć. Nie, nagrywaj. Mogę tu uciąć tą żyłkę. Widne. Ale to podejrzewam, że żywiec, bo to zobacz. Żywiec, bo to w ogóle nic nie widać. Dobra, nie męczymy go. Czy widać, że ta żyłka już jakiś czas w wodzie jest, czyli już jakiś czas temu ten szczupak komuś urwał zestaw, bo żyłka już jest taka mocno zbrązowiała od leżenia w wodzie. No jak widać, głęboko połknął, przynęty w ogóle, haczyka w ogóle nie było widać. Ktoś był głęboko poza gardłem, a ryba sobie jednak odpuszczała, dawała. No wiesz. No i podbieram. No. Jednak się da. Można? No i znowu słoneczko znowu zaszło i zobacz. I się coś ruszyło. Pięknie. Prawie 39. No i dobra. Pogoda się zmieniła, najprawdopodobniej ciśnienie poleciało. No i słuchajcie, siadło też morale, poleciało. Marcin jeszcze walczy, ale u mnie i u kogutka to już tak naprawdę. Siadło, zobaczcie. Wyglądasz jakbyś spadł z grzędy. Nic nie siadło, ja po prostu kontynuuję styl mojego mentora, Sebastiana. Każdy dobrze wie, o kogo chodzi. Pozdrawiamy. Uwaga, bo muszę zarzucić. Patrzcie, to jest już szczyt lenistwa. Nawleczonego. Nawleczonego. Czasem zdarzały się sytuacje, kiedy dostajemy nagły telefon i trzeba gwałtownie kończyć wędkowanie, wracać do domu. Mi się to zdarza bardzo, bardzo rzadko, ale tym razem tak się zdarzyło. Więc o godzinie 13 chłopaki odstawili mnie na slip i poleciałem do domu. Jestem już nad Wisłą, u siebie. No i ten telefon był tak niespodziewany, że nie zdążyłem nagrać ani zakończenia filmu, ani na dobre nie zdążyłem pożegnać się z chłopakami, więc może teraz krótkie podsumowanie. Pierwszy dzień rewelacyjny. Brań może nie było dużo, może nie były one jakieś agresywne, natomiast rozmiar ryb absolutnie nie pozwala tutaj nikomu narzekać, ani mi, ani kogutkowi, ani Marcinowi. Marcin, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie, było naprawdę genialnie. Piękne ryby, dziękuję Ci za to wystawienie tego 41. Rzuć tam, rzuciłem, ryba była. Widać, że naprawdę masz pojęcie o tych rybach i o tych łowiskach. Bardzo Ci dziękuję i polecam się oczywiście na przyszłość, bo tutaj u mnie na Mazowszu to z takimi rybami raczej jest problem. Tym bardziej, jak widzicie, Wisła jest wylana i tutaj chyba takie ryby nie występują. Kogutek, no z kogutkiem zawsze jest wesoło na rybach, każda wyprawa, nawet bezrybna, jest udana. Tym bardziej, że kogutek zaprezentował nam nowy swój program artystyczny, ale to może kiedyś on zdradzi Wam więcej. Także w takim duecie jak Marcin i kogutek zawsze jest super, bardzo Wam panowie dziękuję. Wam z kolei dziękuję za to, że oglądaliście, mam nadzieję, że film Wam się podobał. A jutro zobaczymy, jutro trzeba zrobić jakieś ryby, ale chyba nie Wisłę, bo jak widzicie, Wisła jest jeszcze mocno wylana, ale myślę, że coś się wymyśli. Trzymajcie się i do następnego. Ja już ogień, przez który musiałem wracać do domu, ugasiłem. Sam się ugasił. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.